No i cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj dla Was taka nowinka, taka wiadomość. Przed sobą tutaj widzicie silnik dwulitrowy. 2018 rok. Jest to Ford Mondeo. No i podzielę się z Wami taką informacją, dlaczego takie silniki żywotności już niestety nie będą miały jak poprzednie silniki Forda. Otóż zobaczcie, tu, dokładnie tu, mamy zamontowany zawór regulacji ciśnienia oleju. To jest właśnie ten psikus, który robi takie małe spustoszenie, steruje ciśnieniem oleju, które ma bardzo duży wpływ na pracę silnika i na jego żywotność. Znajduje się w przefiltrze oleju obok czujniczka. Takie malutkie ustrojstwo robiące tak kolosalną robotę. Także resztę konsekwencji musicie wyciągnąć sobie sami i odpowiedzieć na pytanie, czy taki czujnik jest potrzebny. Ewentualnie co się będzie działo z silnikiem, jeżeli taki czujnik będzie ograniczał ciśnienie oleju, żeby silnik nie miał smarowania pełnego. No właśnie, ale po co się takie coś robi? No one właśnie po to, żeby ukrócić żywotność silnika. No właśnie, chcecie go zobaczyć? On jest aktualnie odkręcony. Chodź tu, zaraz poczekajcie, go wyciągnę. O, mamy wyciągnięty. Widzicie? Tak to wygląda. Siedzi sobie tam i steruje sobie ciśnieniem oleju. Po co? No właśnie, po to. Kasa. Także słuchajcie, jak filmik się komuś przyda do wyciągnięcia konsekwencji. To jest silnik dwulitrowy, już HDI montowany. Tutaj macie nawet znaczki, o dziwo, Citroena. W każdym bądź razie młoda motorownia. Tutaj kolejny znaczek Citroena, proszę bardzo. Także Ford bardzo się w tym momencie nie postarał, poszedł na łatwiznę. No ale cóż, kasa musi się kręcić kołem, nie? Także jeszcze raz, jak filmik się komuś przydał i podobał, łapeczka w górę, subskrypcja obowiązkowo, wtedy wiecie coś bieżącego. No i trzymajcie się, na razie, cześć.